Poznaliśmy się tutaj na sali. Przyszłam do pracy jako kelnerka. Gdy Karola weszła na salę, od razu pojawiły się motyle w brzuchu. I już następnego dnia umówiliśmy się na randkę. Karolina długo nie chciała poznać mnie ze swoimi rodzicami, więc musiałem zrobić to sam. Kiedy zdawała egzamin na prawo jazdy, poszedłem z nią i gdy tylko wyjechała na miasto z placu, zjawili się jej rodzice, no i oczywiście jak mnie poznali, to byli zachwyceni. Chyba. Po pół roku znajomości zdecydowaliśmy o terminie wesela, a po 2 latach Bartek oświadczył mi się. Później już było tylko docieranie się, za co chcielibyśmy przeprosić osoby, które musiały być tego świadkami, w szczególności naszych kolegów kelnerów. I'm giving you all my love. I'm still looking up. And when you're needing your space. Dlaczego w ogóle kręcimy ten film? Ponieważ nie jesteśmy w stanie powiedzieć tego wszystkiego na żywo przez emocje, jakie nam towarzyszą. Kochani rodzice, dziękujemy Wam przede wszystkim za wychowanie, za to, że mieliście do nas bardzo dużo cierpliwości, za bezwarunkową miłość. Dziękujemy Wam za to, że oboje mieliśmy szczęśliwe dzieciństwo i mamy nadzieję, że uda nam się stworzyć taki rodzinny i ciepły dom, jaki otrzymaliśmy od Was. Mamo, tato, przede wszystkim dziękuję Wam za to, że jesteście tacy dobrzy i że w każdym człowieku znajdujecie zawsze taką rzecz, która jest pozytywna. I tak naprawdę to Wy nauczyliście mnie szacunku do ludzi. Mamo, to Ty zawsze emanowałaś taką dobrocią i to Ty byłaś zawsze takim dobrym aniołem naszej rodziny. Dziękuję, że tworzyliście taki dom, w którym mogłem czuć się dobrze. Dziękuję Ci, mamo, za tą cierpliwość i troskę. Przede wszystkim za wyrozumiałość we wszystkich moich trudnych chwilach. Mamo, jesteś dla mnie taką perfekcyjną panią domu. I zawsze podziwiałam Twoje zorganizowanie, to, że ogarniasz tyle rzeczy naraz. Zawsze w domu są świeże kwiaty, jest posprzątane. Dbasz o każdy detal, żeby wszystko wyglądało dobrze. Jest to coś, czego mi bardzo brakuje i będę starała się Tobie dorównać. Dziękuję Ci za to, że jesteś moją przyjaciółką, której mogę naprawdę wszystko powiedzieć. Co prawda wiem, że to nigdy nie zostanie zatrzymane w tajemnicy, ale to bardzo miłe, że mogę mieć z Tobą taki dobry kontakt. Mamo, jesteś dla mnie niedoścignionym wzorem żony, matki i perfekcyjnej pani domu. Mam nadzieję, że choć w części uda mi się stworzyć tak wspaniałą rodzinę dla Bartka i naszych dzieci. Mamo, tato, dziękuję Wam za te telefony, kiedy byłem daleko od domu na szkolnych wycieczkach, wtedy, kiedy poszedłem na studia oraz wtedy, kiedy wyjeżdżałem w delegację. Codziennie wieczorem wiedziałem, że zadzwonicie, bo martwiliście się o mnie. Tato, Tobie chciałbym podziękować za te wypracowania z polskiego, które mi dyktowałeś w dzieciństwie i dziękuję Ci za to, że specjalnie wdawałeś się ze mną w dyskusję. Prowokowałeś mnie do nich i gdyby nie mama, to niektóre nie miałyby końca i pewnie trwałyby do dzisiaj. Uwielbiam je i wiem, że dużo mnie nauczyły. Tobie, mamuś, chciałbym podziękować za siedzenie po nocach ze mną przy matematyce. Wiem, że byłem trudnym uczniem. Dziękuję Wam, rodzice, za to, że zawsze motywowaliście mnie do nauki i sugerowaliście, abym nigdy nie spoczywał na laurach, nigdy się nie poddawał i że za to, że zawsze podnosiliście mi poprzeczkę, do której mogłem dążyć. Dziękuję Wam za wsparcie przez moje ostatnie 18 lat edukacji.
A ja, tato, dziękuję Ci za wszystkie rysunki, jakie dla mnie zrobiłeś w podstawówce na konkursy i za lekcję matematyki, z której raczej rzadko coś wynikało, ale za to miałeś szczere chęci pomocy. Dziękuję Ci też za to, że pilnujesz moich przeglądów, ubezpieczeń i płynów w samochodzie, za to, że jak tylko wyskoczy jakaś kontrolka albo coś cieknie z samochodu, to mam do kogo zadzwonić. Dziękuję Ci też za rady, jak zachowywać się na drodze, jak wchodzić w zakręty i jak zachowywać się zimą. Tato, chciałbym podziękować Ci za to, że zawsze byłeś dla mnie wzorem do naśladowania jako ojciec, a teraz pewnie będziesz dodatkowo wzorem do naśladowania jako mąż. Dziękuję za Twoje pomysły, dzięki którym wiem, że zawsze znajdziesz najlepsze wyjście z najgorszej sytuacji. Mamusia, Ciebie chciałbym przeprosić za to moje marudzenie, czy jak to Ty tam mówiłaś, jęczenie, które podnosiło Ci ciśnienie. Mam nadzieję, że moje dzieci nie odziedziczą tego po mnie i nie będą musiał znosić tego, co Ty znosiłaś. Mamo, dziękuję Ci za dobre rady i nawyki, które zapamiętałam i zapamiętam na zawsze. Na przykład jedz wolniej, bo będzie Ci bolał żołądek, albo zmień spodnie, jak wrócisz ze szkoły, bo kolana się wypychają. Tato, dziękuję Ci, że pokazałeś mi, że ciężką pracą, a nie drogą na skróty można osiągnąć zamierzony cel. Drodzy rodzice, dziękuję Wam za to, że wpoiliście mi bardzo restrykcyjne zasady i wartości moralne, a także nauczyliście mnie dyscypliny. Tato, dziękuję Ci za to, że gdzieś tam z tyłu głowy mam zawsze taką myśl, że czegokolwiek bym nie zrobiła i cokolwiek by się nie wydarzyło, to Ty jakoś załatwisz. Dziękuję Ci za to, że kiedy mam jakiś problem, to jesteś osobą, do której zawsze mogę zadzwonić. To znaczy, że jesteś dla mnie ważny i że zawsze mogę na Tobie polegać. Zawsze, kiedy coś mi puka albo stuka w samochodzie, to mam taki bezwarunkowy odruch, żeby zadzwonić do Ciebie. Dziękuję Ci też za Twoją ciężką pracę, za poświęcenie. Dzięki Tobie nigdy niczego nam nie brakowało i nie musieliśmy się o nic martwić. Na pewno miałeś bardzo duży wpływ na to, jak ukształtowała się moja osobowość, chociażby powtarzając mi ciągle, że Ty nie jesteś wszystkim. Kochani rodzice, dziękujemy Wam za wszystkie wycieczki, na które nas wysyłaliście. Bywało tak, że w ciągu jednego roku byliśmy na koloniach, wycieczkach kilkudniowych oraz wycieczkach jednodniowych. No i z Wami na wakacjach. Nigdy nie było Wam na to szkoda pieniędzy. And just like them old stars, I see that you've come so far to be right where you... Babciu Danusiu, Tobie bym chciał podziękować za to, że tak dużo czasu poświęciłaś mi w dzieciństwie, za to, że nigdy nie byłem głodny. Smak jajek pokrojonych w ósemki i posmarowanych majonezem, smak zacierek na mleku czy ugotowanej przez Ciebie kaszy manny będę pamiętał do końca życia. Dziękuję za śpiewanie mi na dobranoc tej pięknej pieśni o sierotce Marysi, która nie tylko wzruszała mnie do łez, ale też wiele mnie nauczyła. Dziękuję Ci za to, że byłaś wolniejsza ode mnie wtedy, kiedy coś zbroiłem i uciekałem przed Tobą. Dziękuję za te tysiące godzin modlitw o powołanie. Wszyscy dobrze wiedzą, że nie o takie powołanie Tobie chodziło, ale widocznie nie sprecyzowałaś tego w modlitwie i Bóg powołał mnie do małżeństwa. A ja, babciu Krysiu, dziękuję Ci za opiekę, za zawsze nagrzaną wodę i pościelane łóżko, kiedy wracałam z obsługi. Dziękuję, że Twój dom był miejscem, w którym spędzałam dzieciństwo razem z resztą rodzeństwa, za Twoje pyszne obiadki i spotkania rodzinne. Do Twojego domu zawsze chętnie wszyscy przyjeżdżamy. Babciu Aniu, dziękuję Ci za te ferie w dzieciństwie. Dziękuję za to, że jak powiedziałem, że chcę zostać architektem, to za kilka minut miałem już na stole jakiś zeszyt i kilka ołówków, którymi mogłem rysować domy. Dziękuję za to, że jak zmieniałem mi się co chwilę plany życiowe i mówiłem Ci o nich, to widziałem w Twoich oczach, że zawsze jesteś ze mnie dumna. Dziękuję Ci za te papierki wsuwane do kieszeni na loda albo na czekoladę oraz dziękuję za modlitwę za mnie, bo coś czuję, że nie jeden różaniec zmówiłaś za swoich wnuczków. Babciu,
Czereniu, dziękuję Ci, że wtedy, kiedy potrzebowałam pomocy, to Ty pomogłaś mi najbardziej za te długie rozmowy przy stole, za dobre rady, za to, że nigdy nie chciałaś mnie wypuścić z domu bez obiadu, dopóki nie zjadłam, nie wyszłam. I dziękuję Ci też za wyrozumiałość. Dziadku Kaziku, dziękuję Ci za tą tabliczkę mnożenia w dzieciństwie. Wtedy miałem jej dosyć, ale teraz wiem, że jest potrzebna. Dziękuję Ci za to, że jak mieszkałeś z nami, to miałem na podwórku darmową stację diagnostyczną naprawczą rowerów i jak tylko przebiłem dętkę, to za kilka minut mogłem z powrotem wsiąść na rower. Dziękuję za to, że dawałeś mi te swoje antybiotyki, czyli smalec, czosnek i cebulę. Nieraz uratowałem mnie przed przeziębieniem. To be right where you are. How old is your soul? Well, I won't keep... A ja, ciociu Ewo, dziękuję Ci za wszelką pomoc, za to, że przez te moje 4 lata w Siedlcach zawsze mogłam na Ciebie liczyć, za obiadki, na które zapraszałaś mnie po szkole, za to, że przy moich obu operacjach mogłam liczyć na przemycenie pyszności z cukierni. Agnieszka, Tobie należą się ogromne podziękowania za to, że mogłem mieć Cię za autorytet, za to, że masz ogromne ambicje i nie zatrzymujesz się w miejscu. Taka postawa sprawiła, że zawsze chciałem być taki jak Ty w tej kwestii i myślę, że w dużej mierze mi się to udało. Dziękuję Ci za to, że będąc u Ciebie w Starym Poleściu mogłem czuć się jak u siebie w domu. Łukasz, Ty jesteś dla mnie bardzo ważną osobą. Traktuję Cię jak swojego starszego brata i dziękuję Ci za to, że nigdy nie odmawiałeś mi pomocy. Za te usypianie mnie, kiedy byłam mała w samochodzie, za to, że w trudnej sytuacji odmówiłeś mi pomocy, za ogrom wiadomości na temat transportu, który mi przekazałeś i za te grzańce, przepyszne grzańce, które robiłeś i wieczorami mieliśmy czas porozmawiać i spotkać się. Wujku Piotrku, Tobie chciałbym podziękować w szczególności za jedną rozmowę w moim dzieciństwie, które święta, która utkwiła mi w pamięci. Przyszedłeś do mnie do pokoju i powiedziałeś, że co by się nie działo, jakbym miał jakiś problem, to zawsze mogę na Ciebie liczyć. I że jak będzie trzeba, to mnie pochwalisz, a jak będzie trzeba, to nawet mi wpieprzysz. I właśnie za to z całego serca chcę Ci podziękować, bo od tamtej pory, mimo że byłem jeszcze dzieckiem, wiem, że mój chrzestny to jest konkretny gość i że zawsze mogę na niego liczyć. Kochana teściowo, kochany teściu, bo chyba mogę już tak do Was mówić, chciałbym podziękować Wam za Karolinkę, za to, że wychowaliście ją nie tylko na piękną, ale też ciepłą, bardzo opiekuńczą, niestety też czasami bardzo na humorzastą kobietę. Podzieliliście się ze mną fantastyczną rodziną, która w tak niesamowity i radosny sposób potrafi spędzać święta. Kochana teściowo, kochany teściu, dziękuję Wam za mojego męża, za to, że wychowaliście go na dobrego, opiekuńczego i pracowitego człowieka. Drodzy rodzice, dziękujemy Wam za to, że pomogliście nam zorganizować to wesele. Drodzy goście, mamy nadzieję, że dobrze się bawicie dzisiaj na naszym weselu i że pozostaniemy w dobrych relacjach i przyjaźniach przez wiele, wiele lat i że kiedyś w bujanych fotelach, wyciągając swoją szczękę do szklanki obok, będziecie z przyjemnością oglądać film z naszej dzisiejszej imprezy i mówić, że u rybaków to była impreza. Dziękujemy, że chcieliście nas dzisiaj tutaj na tej imprezie odwiedzić.
Nie bawimy się do rana. Tak. W tak ważnym dla nas dniu nie sposób zapomnieć o osobach, które na pewno chciałyby być tutaj z nami, ale już nie ma ich na tym świecie. Mamy nadzieję jednak, że gdzieś tam z góry patrzą na nas i nad nami czuwają i że przez całe nasze życie będziemy czuć ich miłość i obecność. I że kiedyś jeszcze się spotkamy.